Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Underground 2. Lecimy! Refresh your shave, edge advanced. Tak tutaj było napisane. Bo wy się pytaliście ostatnio, ej Lucek, co robi T-Mobile tutaj na billboardach? Patrz, tu masz nawet Burger Kinga, na innych billboardach będziesz miał to, na innych tamto. Tak się robiło kiedyś gry, tak się robiło kiedyś współpracę. A dzisiaj się tak robi gry, że się wysyła kopię dla youtubera gry i on ma nagrać 300 odcinków z tej gry, żeby ludzie wiedzieli, że w ogóle ta gra powstała. Nie no, tak w rzeczywistości to się ładuje ogromne pieniądze w marketing, gdzie youtuberzy to są taką ułamkiem procenta. Przykładowo, jeśli chcecie mnie wesprzeć, to w tym momencie już możecie to zrobić i zostawić łapę w górę oraz subskrypcję na moim kanale, tak żeby współpracy z Lucek miał więcej. Ale powiem wam parę rzeczy, bo ja wiem, że tutaj na tą serię to przychodzą prawdziwi fani. Chcą zobaczyć Need for Speed'a, przypomnieć sobie, i dla was mam specjalną informację. Powiem wam, jak wygląda świat youtuberski. Youtuberzy czy streamerzy stosunkowo zarabiają bardzo mało pieniędzy w stosunku do tego, co oferują. Przykładowo firmy kupują, ładują ogromne pieniądze w reklamy displaylowe, na przykład na Facebooku. Kupują, wydają na przykład miesięcznie 250 tysięcy złotych na reklamę, na jakąś tam emisję reklamy, i ty nawet nigdy nie usłyszysz o tej, nie zobaczysz tej reklamy, nie usłyszysz o tej firmie, dlatego że te 250 tysięcy to jest i tak bardzo mało kasy, nie? A na youtubera sobie tam wyda i powiedzmy, że tam jakieś tam wejścia ma ten reklamobiorca. No, coś tam ma z tych wejść, nie? A youtuber, jeśli już reklamuje jakiś tam produkt, to ma odpowiednich odbiorców do tego produktu. Jeśli youtuber jest jakiś tam moralny bardziej lub mniej, to swoim widzom pokaże produkt, w który aktualnie wierzy, tak? Jak ja na przykład jestem zadowolony z promocji tych słuchawek, bo dzięki nim ja nie mam nic, zero kasy mam z tych słuchawek, jeśli chodzi o współpracę z tą marką, ale oni co miesiąc dla moich widzów wysyłają parę słuchawek za 700, za 600 zł chyba, 700-600, nie? Także to jest zajebista współpraca, bo ja mogę coś widzom fajnego dać co miesiąc na streamkach, nie? Więc to jest fajne i tyle, i mają rozpoznawalność marki. Oni, ta marka nie jest w ogóle znana praktycznie wcale w zachodniej Europie. Oni tak jakoś mówili, że oni dopiero wchodzą. Jestem jednym z pierwszych streamerów, youtuberów, którzy współpracują z nimi, z marką Astro, a na zachodzie i w Stanach ta marka jest bardzo rozpoznawalna na przykład, nie? I to jest fajna współpraca, którą ja na przykład lubię i wiem, że te słuchawki są bardzo dobre, więc mogę je wam zdecydowanie polecić. Miałem współpracę z Corsair, tak się mówi popularnie chyba na tą markę, i mam na przykład od nich klawiaturę, mam od nich myszkę i zdecydowanie mogę wam polecić na przykład klawiaturę. Mogę wam polecić mychę również, chociaż wolę Logitecha, ale na przykład miałem słuchawki od nich i słuchawki już nie były takie dobre jak te, dlatego że one po jakimś czasie sprawiały... Dźwięk był zajebisty i jakościowo fajnie wykonane, tylko po prostu uszy bolały. One uciskały tam trochę, nie? I tak wracając do tematu, chodzi o to, że te firmy ładują bardzo dużą kasę, dużo milionów, tak? Ładują w reklamę swojej nowej gry, czy produktu, czy czegokolwiek. Ten produkt nie zawsze jest dobry, nie? A youtuberzy dostają tam w stosunku do tego, co oni wydają na reklamę w innych serwisach, czy w telewizji, czy gdzieś, nie? Youtuberzy dostają naprawdę malutko, dlatego że nie mają ogarniętego managementu często, nie? Czyli nie mają osoby, która zna mniej więcej stawki, ile kosztuje powiedzmy wyemitowanie jakiejś tam gry, nie? I ci youtuberzy sobie tam dostają 2000 powiedzmy za emisję jakiejś tam gry, nie? Podczas gdy na przykład za tą samą emisję, powiedzmy z takimi samymi odbiorcami, inne medium dostaje 20 tysięcy, 30 tysięcy złotych lekko, tak? Bo to powiedzmy mają tam coś bardziej ogarnięte, albo potrzebują więcej kasy i mają lepszy management ogarnięty tego wszystkiego. Także w każdym razie rynek youtuberski, streamerski to jest ciągle w powijakach i ciągle ci youtuberzy i streamerzy zarabiają naprawdę malutko. Dopiero w Stanach widać, że to się ładnie rozkręca, bo tam sobie youtuberzy już mogą pozwolić na jakieś nie wiadomo jakie chaty, Lamborghini i nie wiadomo co jeszcze, a u nas to jeszcze jest tak w powijakach, tak? Gdy u nas się ten rynek rozrośnie tak do takiego rozmiaru jak w Stanach, to wtedy Lucek nie siedziałby sobie tutaj w małym pokoiku, tylko by miał swoje studio zajebiste, nie? Nie jeździłby 15-letnim samochodem, no 13-letnim samochodem, tylko jeździłby jakimś 2-letnim samochodem. Albo po prostu Lucek słabo się sprzedaje, nie wiem. Nie no, nie ma co narzekać, ja naprawdę bardzo lubię to robić. I to nie jest tak, że YouTube jest moim jedynym źródłem dochodu, bo gdyby tak było, to by było no mega słabo, tak? Ale no... lubię to robić, po prostu lubię tworzyć te filmy, nagrywać, grać w te gry też, ale myślę, że bardziej podoba mi się w tym wszystkim teraz nagrywanie tych filmów, tworzenie ich, patrzeć jak ludzie na to reagują i czasami właśnie jak reagują źle, ja jestem na to wrażliwy, bo wkładam w to swoje serce, nie? Od wielu lat. I nawet mimo, że zarobki z tego YouTube'a nie są jakieś duże, to i tak gdzieś tam podświadomie czuję się niekomfortowo, jeśli na tym kanale dzisiaj nie ma filmu żadnego. To jest chore trochę, to jest taka obsesja, wiesz? Się tak zrobiła z tego obsesja, z tego nagrywania filmów, z gier, człowieku. Może to jest niezdrowe trochę? Muszę się nad tym zastanowić. Jak wy myślicie? Ja to bardzo lubię robić, aczkolwiek... zawsze trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu i spróbować czegoś nowego, nie uważacie? Dobra. Do widzenia, pajacu. Zrobiłem gościa na szaro, ale czekaj, on coś tam walczy jeszcze. Jeszcze coś tam walczy, widzieliście jak się na minimapce szybko odwrócił? Skubaniutki. No już po nim. Dobra, mamy. Bardzo lubię z nimi wygrywać, bo jak widzicie idzie to bardzo gładko. Na razie nie robimy wyścigów URL, tylko robimy te zwykłe. No właściwie to wyścigi URL nam troszeczkę upgrade'owały fabułę, jak to się mówi. I szliśmy z fabułą do przodu trochę, nie? Dzięki tym wyścigom. No tu mamy jakąś gwiazdkę do ogarnięcia, trzeba podjechać, zrobić sobie fotę. Takie pierdółki, nie? Takim influencerem jesteśmy tu na rynku... na rynku nocnym. O! Zrobiło się tak poważnie w tym odcinku. Wyrzuciłem parę kwot. To nie jest tak, że to są jakieś realne kwoty. To jest po prostu po to, żeby wam pokazać, jaka jest różnica w zarobkach na przykład telewizji albo jakiejś innego starego medium, które ma ogarnięte swoje stawki z youtuberami, którzy często nie mają pojęcia o tym, jak się wycenić. Okej, jedziemy teraz... nie pamiętam, gdzie to dokładnie prowadziło, ale chyba wiem gdzie. Tak, to jest w tej części miasta i zaraz ostro w lewo. Tutaj za taksówką, pyk. I tu... nie pamiętam, czy tu robiliśmy zdjęcie, czy było robione automatyczne. Patrzcie, what? Półtorej, prawie 2 minuty mieliśmy, żeby tu dojechać? Kurde. Aha. Tutaj mamy fajną taką miejscówkę widokową, żeby zrobić sobie zdjęcie na tle tych wieżowców, prawda? Standardowo dym. Dobra, zmiana kamery. Okej. Czasopismo Turbo. Jaka wyszukana nazwa. No dobrze, tu mamy jakiś sprint do ogarnięcia. Zobaczmy. Ops. I lecimy. I tak. Ostatnio żeśmy sobie sprawdzili, że okazało się, że Peugeot 105 i 206 są najlepsze do driftu. Ojej, znowu się wyścig nie wczytał, muszę od nowa uruchomić grę. What the fuck? Patrzcie, co mi się tu pojawiło. Torpeda DVD1, ale to jest zapis, to jest save. Czemu mi się tu pojawiło? Nie wiem. Dobra, mam nadzieję, że zapis się zrobił. Wczytuję, wczytuję. Oj, chyba się gra nie wczyta. Co my tu mamy za wyściga? Mam nadzieję, że się wczyta, bo powiem wam, że już chyba z 19 razy resetowałem podczas nagrywania tej serii i jak będą dalej takie problemy, to nie wiem, czy trzymam, ale... Supra tu jest! Tak, myślę, że Supra... Supra już ma dosyć na tym wysiłku, ale... Suprę sobie na pewno stuningujemy, kupimy sobie, ją przerobimy i to będzie taki samochód chyba ostateczny, nie? Tylko że Supra odblokowuje się na samym końcu. Ale ja mam taki pomysł, może byśmy ją zcheatowali i grali od samego początku, co wy na to? Superkę i byśmy mieli sobie Superkę od razu, nie? Ja myślę, że to nie jest głupi pomysł. A tak to całą grę będziemy czekać na Suprę, Zaraz tutaj coś poradzimy. Unlocked everything, Need for Speed Underground 2 i już Superką będziemy śmigać. Co wy na to? Zdobywam Suprę MK4 na trzecim odcinku z Need for Speed, na czwartym chyba odcinku z Need for Speed Underground 2. Oh yeah! Tego na YouTubie jeszcze nie było. Jak ktoś nam robił 3-godzinne odcinki, to może i było, kurde. Poczekaj, bo ja tu muszę się skupić na wygraniu tego wyścigu. Superka, musi być Superka. Chciałbym tylko sobie ją odblokować, a niekoniecznie, żeby mi te wszystkie sklepy były podblokowywane, nie, te rzeczy tam... tuningowe, te sprawy, tylko żeby po prostu była super... O, shit! Ale Golf dał czadu tutaj. Niezbyt. Jakbym widział siebie przed laty, ja zawsze przed końcem wyścigu się rozwalałem i wszyscy wyprzedzali. Bo kurde, chyba każdy tak robił. To był dobry cheat, nie? Znowu się rozwalili. Ja mam tutaj jakieś dobre boty teraz. W sensie takie, które nie potrafię jeździć. Bardzo dobrze. Tak, myślę, że Superkę trzeba sobie ogarnąć. W końcu to jest ostatni Need for Speed, w którym Superka była, czy nie? Nie, no była jeszcze w Paybacku chyba. Czy w Paybacku albo w 2015. Dobra, idziemy po Superkę. Dobra, mam już odpowiedni samochód, ale niestety wiązało się to z tym, że muszę grę zacząć od nowa. No ale zacząć od nowa z Suprą to chyba bardzo dobra opcja. Prawdopodobnie długo będę musiał mieć ten samochód na stoku, no ale jego się odblokowuje gdzieś tam w końcowych etapach gry, więc myślę, że początkowo nie będę musiał go aż tak dużo ulepszać. Ustawiłem sobie poziom gry na trudny, no i do następnego odcinka dojdę sobie do takiego poziomu, na jakim my byliśmy, do takiego etapu gry, na którym my byliśmy już sobie przed chwilą. I co? I będziemy mieli Suprę, no to chyba lepiej niż jakbyśmy mieli... te dziadowskie początkowe samochody, prawda? W każdym razie SUV-a też będzie trzeba kupić, ale SUV tam się pojawi w stosownym momencie. Więc chyba lepiej, nie zaczniemy sobie od Supry, będziemy sobie ją tuningować od samego początku gry. No ale niestety muszę to poprzechodzić od nowa, widzicie, wchodzić tutaj do garażu i tak dalej. Na następnym odcinku już wszystko będzie gotowe, także zapraszam was, hejka!